Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Gridfall, kolejny odcinek z tej gry. I tak, troszeczkę pozmieniałem przed odcinkiem z tego względu, że jeśli ktoś oglądał poprzedni, to wie, że nie mogłem dostać się do pewnego ogniska. I bo nie miałem wigoru, dlatego przerobiłem sobie postać odrobinkę. Tu mam jeszcze jeden punkt talentu do rozdysponowania, ale wstrzymam się chwilowo, bo nie pamiętam, czy ten wigor był potrzebny na trzecim poziomie, czy na drugim wystarczy. I tak, co zmieniłem? Zmieniłem w drzewku, ustawiłem prawie tak samo jak było, z wyjątkiem tego, że poszedłem tutaj w przewrót. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Poszedłem w przewrót, co umożliwia mi w momencie walki przewracanie się, o właśnie, w taki sposób. Czyli łatwiej będzie uciec, nie będę teraz tylko odbiegał, ale będę mógł się przewracać, o, robić rolkę i uciekać. Także to jest spoko. W atrybutach poszedłem tak, poszedłem w siłę i wytrzymałość z tego względu, że chciałem założyć tą dodatkową zbroję, którą gdzieś tam znaleźliśmy, właśnie tą, a do tego była potrzeba wytrzymałości na poziomie trzecim. Nie poszedłem w naszyjniki, czyli nie, tutaj siły woli nie rozbudowałem, nie poszedłem w naszyjniki, nie będą mi chyba potrzebne. Dodałem za to do zręczności jeden punkcik. No i do siły. No i o celność oczywiście, no bo strzelamy bardzo często. W talentach rozbudowałem to w ten sposób, że charyzmę mamy i tak tutaj dwa. W naukę poszedłem na max, bo coś tam nam dodaje, jeden punkcik na to wychodzi. Rzemiosło oczywiście pełne. Zamki, poziom pierwszy już teraz na chwilę obecną nie będą mi potrzebne. Prawdopodobnie otwieranie skrzyni, bo i tak tam nic ciekawego nie było. No i wigor. Wigor, który tutaj ze trzy punkty będzie chyba trzeba dodać, ale jeszcze nie jestem pewny, bo nie... Nie. Nie pamiętam, jak tam było przy tym ognisku. Dobra. W takim wypadku idziemy tego ogniska szukać jeszcze raz. Idziemy go poszukać jeszcze raz. W dobrą stronę idę? Oczywiście pewnie w złą stronę idę. No oczywiście, że w złą stronę idę. Idziemy poszukać tego ogniska jeszcze raz. Zobaczymy, może tym razem się uda tam przejść. Tamtą ścieżką, która była zablokowana. Pewnie znajdę za chwilę jakąś drugą. Później pójdziemy do gubernatora Hikmet, oczywiście, z tego względu, że udało nam się pokonać... Ci tu jak stali, tak stoją. Udało nam się pokonać te stworzenia, że już nie będą wychodzić. Tu jest koleś. Kim jesteś? Zwłoki obywatela Sojuszu Mostu. Złote monety 100, fragment listu młodego zwiadowcy. Ojcze, otrzymałem przydział jako zwiadowca na posterunku Magaswar. Życie bywa tu chwilami ciężkie, ale przyroda otaczająca posterunek zapiera dech w piersiach. Co więcej, powierzono mi ważne misje. Gdybyś tylko widział, jak skradam się jak lis przez zarośla, obserwując dzikusów, którzy roją się w tej okolicy, jestem pewien, że byłbyś bardzo... No i chyba nie dopisał, bo go chyba zabili. O, a to jest zaginiony zwiadowca, to jest jedna z tych dodatkowych misji. No to jest spoko. No to okej, okay. Dobra. Idziemy szukać ogniska. Gdzie to ognisko? Prosto, 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 prosto. Cały czas prosto. Także spróbujemy podejście po raz kolejny w sumie do znalezienia tego ostatniego ogniska, które jeszcze jest nieodblokowane. Ale na razie musimy się dostać do ogniska tego, które już jest odblokowane, żeby się przenieść. Także atak na zwierzęta ogarnęliśmy. To raz. Misję musimy oddać i zobaczymy, co się wydarzy, bo tak naprawdę, gdzie są moje questy? Questbook. Poinformuj dowódcę z Hikmet, to nam zostało. No tutaj to ognisko i tu, o tu nam się udało jedno zdanko zrobić, także spoko. Przez przypadek. No trzeba, żeby je zrobić, tę misję, to trzeba było naprawdę pochodzić właśnie po jakichś takich dziwnych rejonach. Może by się udało wszystko ogarnąć. Dobra, podróż. I to było... No gdzie to było, bo już nie pamiętam. To było tu. I... Obóz przy klifie chyba był najbliżej, tak? Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Dobra, przenosimy się. Czy obóz przy klifie był najbliżej? Tak jest. Tak jest, tak jest. Czyli teraz próbujemy tam dotrzeć. Jeśli będzie potrzebny jeden punkt wigoru więcej, to sobie dodam.
i będziemy mogli przejść tamtą ścieżką i odkryć ostatnie ognisko. A jak odkryjemy ostatnie ognisko, to przeniesiemy się z automatu do Hikmet, żeby porozmawiać z tamtym gubernatorem. Czy ja dobrze idę? Niekoniecznie, ale to jest gdzieś tu. Dobra. Tę drogę mamy zwiedzoną, bo w poprzednim odcinku ją zwiedzaliśmy. Dzisiaj trochę szybciej, nie 20 minut dotarcie tutaj. Sorry, może będzie jednak 20 minut. Zrobiłem rundkę i dotarłem do tego samego miejsca, z którego wszedłem. Jak ja to zrobiłem? Dobra, tutaj do góry trzeba. Znowu mnie kręci w nosie. No normalnie, nie wiem, uczulony jestem chyba na tę grę. Bo co zaczynam grać, ale to w sumie to nie tylko w nią, bo w inne jak grałem, to było tak samo. Bardziej jestem uczulony na nagrywanie. Tylko zaczynam nagrywać, to mnie kręci w nosie. Te już zabijaliśmy to ostatnim razem, nie? Jak wędrowałem i się pogubiłem. No, walczymy całkiem nieźle. Jak przewrotka, można uciec właśnie. Że też na to nie wpadłem wcześniej, znaczy nie zauważyłem tego, że w ogóle jest ten przewrót i tak dziwnie odskakiwałem. A ten przewrót jest całkiem przyzwoity. No dobra. Zabiłeś? Zabiłeś. Nie, jeszcze gdzieś tam walczy. O, ale zginę. Miałem tylko ten odskok taki, a to nie zawsze chciało działać dobrze. A teraz mamy przewrót, także przy większych tych stworach, tych głównych bossach będzie, o ile, nie wiem ilu ich jeszcze będzie, tak ogólnie. W każdym razie przy nich będzie łatwiej, nawet jeśli będzie jeszcze tylko jeden, ale myślę, że jest więcej, bo to nie jest jeszcze koniec tej gry. No i dobra, i idziemy dalej. Tutaj się wspinamy. Gitara, no i jesteśmy pod ścianą, gdzie nie mogliśmy ostatnio nic zrobić. Wigor potrzebny na poziomie trzecim, czyli dobrze, że sobie zostawiłem ten jeden punkcik. I teraz atrybuty. I właśnie, wigor, proszę bardzo, mamy już na poziomie trzecim i wspinaj się. To pewnie nie jest warte tego. Gdzie mamy tu przejść? A tu nie, to nie tędy było, halo. Tam jest droga. Jak ja tam mam przejść? Ale tu jest jakiś łup. Surowa ruda żelaza. Co tu jest? A, tu jest skrzynka. Czyli ten wigor mi jest do niczego niepotrzebny tak naprawdę. A tu jest pewnie otwieranie za... No nie, buty markiza. Czyli jak mam się tam dostać? No halo. Ja tutaj postać przebudowałem. Postać przebudowałem i się okazało, że to do niczego jest niepotrzebne. Wtopa. Czyli gdzie? Tu? Tu się musimy gdzieś dostać na górę. Dobra, może tu jest jakieś wejście. Halo? Jak się wbić tutaj? Tutaj nie ma przejścia. Tutaj nie ma przejścia. Przyznam, że chyba się poddam. Chyba się poddam, bo nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć. Może nie ma od tej strony, ale nie, no musi być przejście. A może to się nie odblokowało jeszcze na, może to dopiero z głównym wątkiem, jak będę coś działał, to się odblokuje. No nie da się tam przejść. Może to dopiero się odblokuje. Nie wiem. Dobra, idziemy do gubernatora Hikmet i spróbujemy, no czyli 10 minut odcinka i znowu nic nie zrobiłem, ale nauczyłem się przewrotu. To nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu, że zrestowałem sobie postać, mogę po pierwsze założyć, mogłem lepszą zbroję. To raz, a dwa, że nauczyłem się przewrotu w czasie walki, a to może się przydać do czegoś. No i troszeczkę przebudowałem postać, także zobaczymy, czy to będzie na plus tego wszystkiego.
A na razie ognisko, które mogę znaleźć, to jest to. I lecimy do... Nie odpoczywaj, tylko podróżuj. I lecimy do Hikmet. Rezydencja DSRD, bo nie możemy nigdzie indziej. Czyli ten wigor jest niepotrzebny. On jest tylko do wspinania się w takie bardzo wysokie miejsce, no i tam jest pewnie z reguły jakaś skrzynka. No ale dobra, jest jak jest. Lecimy przekazać gubernatorowi, że stwory zostały zabite. Gubernator to jest dowódca, może nie jest gubernator. I zobaczymy, gdzie nas przekierują tym razem. Okej, dobra, pogadajmy. Tylko sobie zapiszę na wszelki wypadek. I suppose that you've been informed. Yes, I was told that the attacks had stopped. So, was it the savages like I thought? No. The Danaer Exregal were being attacked by these animals as well. And they were as surprised as I was to see that the beasts were answering the call of a strange-looking guardian. He seemed to be afflicted by the same disease as the one who led the attack on San Mateus. Either way, the guardians are creatures of the island. They protect the natives. The rebels may not be involved in these attacks, but that doesn't mean that another tribe isn't responsible. The natives knew it and said that it was transformed. It looked sick. No native would make a guardian suffer like that. Someone else must be responsible for these attacks. I just don't know who yet. Knowing you, you will eventually find out. And I hope you'll make them pay for those who died in Hikmet. In the meantime, please take this as a token of our gratitude and as an apology. I now realize that I should never have acted against you or your cousin. Thank you, Commander. I will inform him of your apologies as well as your gratitude. Anything else? Reputacja plus 3, trochę kasy dostaliśmy. No i dziękujemy, odchodzimy. Naturally, I won't want to hold you back. 35 level, prawie. Bym skończył. Niestety jeszcze parę stworów musielibyśmy dobić, żeby wpadł 36. Dobra, lecimy teraz. W sumie to nie wiem gdzie. Jakie jest zadanie teraz? Porozmawiaj z Konstantinem o swoich niepokojących odkryciach. Dobra, czyli wracamy do Konstantina. Lecimy do naszej rezydencji w takim wypadku. I stamtąd się przeniesiemy. Dobra, cały czas prosto, ale... I stamtąd się przeniesiemy. Konstantin jest gdzie? W San Mateus? Nie, przepraszam. Konstantin ma swoją rezydencję w New Serene. Także lecimy z nim pogadać. Lecimy z nim pogadać. Przeklikać się trzeba przez te wszystkie obszary, lokacje pomniejsze, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy. Gitara, dotarliśmy. Pałac gubernatora, to jest gubernator, tamten to był tylko dowódca. Siedzi tutaj, dobra, idziemy do niego. Konstantin, my dear cousin, I'm always happy to see you. What news do you bring? Porozmawiaj o atakach, z którymi zmagają się sojusznicy. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did.
It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. And yet they were being attacked as well. And it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian. But it seemed just the sick. And it was also manipulating the animals to make them aggressive. So it would be some kind of epidemic affecting the guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you've already done what had to be done by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps. But I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right. But I can't help thinking that someone is behind all this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? You mean this isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency. You better tell me everything. But I... Fine. I don't mean to be disrespectful towards him. But His Highness's behavior has been very... peculiar recently. He sleeps very little. And goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed. Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Strasznie dużo gadają, żeby dotrzeć do jednego miejsca. Wystarczyłoby jedno zdanie i by było szybciej. Dobra. Spróbuj go przekonać do wyjawienia wszystkiego, 75% szansy, czyli dosyć sporo. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So, if you know anything else... I don't really know where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. What could he be doing outside every night? This boy has always behaved erratically. I'd love to believe that he's out meeting girls, but sadly I doubt it. I'm starting to believe that the revelations of Enon Mil Frictiman had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. No dobra, musimy się udać do jego gabinetu. Gdzie jest jego gabinet? Pewnie za plecami naszymi, tak obstawiam. Tak jest. Czyli co to jest? To są te drzwi. Zobaczmy, co tutaj takiego będzie ciekawego. Czego się dowiemy? Jakaś księga podnieś. Strony z dziennika Konstantina. Cóż za potencjał, cóż za poczucie siły. Czuję w sobie tyle życia. Eksperymenty przyniosły owoce. Więź Katasza pomogła mnie uleczyć, ale dopiero te, które sam ustanowiłem, uczyniły ze mnie Boga. Wkrótce cała wyspa odpowie na moje wezwanie. O ile nikt nie będzie mi przeszkadzać.
Tamtej nocy w Tvenvar widziała mnie grupa wygnanych tubylców. Jeśli wyjawią mój plan, wszystko pójdzie na marne. Nie mogę ryzykować, muszę się ich pozbyć. No nie dobrze, przepytaj wygnanych tubylców. No dobra, idziemy przepytywać tubylców, gdziekolwiek oni są. Bo na pewno nie tutaj. Także musimy wyjść na zewnątrz. No i kolejna podróż nas czeka gdzieś. Gdzieś. Ja jestem ciekaw, czy to ognisko naprawdę będzie. Dopiero fabularnie można do niego podejść. Istnieje taka opcja, ale to, którego szukam od dwóch odcinków. Dobra, idziemy tutaj, bo i tak to musimy się stąd wynieść. A, halo, sorry. A nie, to tutaj. Z tobą miałem pogadać? Ja myślałem, że muszę się stąd przenieść. No dobra. Good day, Your Excellency. Alas, that title signifies nothing anymore, Sir Desarde. I'm no more than a simple doctor. I'm truly sorry. Thank you. A great many excellent sages and good people died during this attack. We should have been more vigilant. These traitors must have been planning their coup for a long time. Well then, what might the simple Dr. Burren do for you? Nie, tutaj się mieliśmy udać. The subject of treachery with complacency. I'm not sure I understand. What are you speaking about? Have you forgotten that after sending me to save your savants that you then again sought my assistance? According to you, I needed only to convince the Tierna Hakkaductus to provide us with a remedy. But you used me like a pawn, seeking in truth to capture her. I cannot understand why you are reacting in this way. I was certain that the witch doctor would refuse to help us. They have us marked down as enemies, after all. And I had good reason to believe that you would not resort to physical persuasion. You are even ready to use brute force against your own allies. Whatever do you mean? After wounding the Tierna, your spy attempted to kill me, Excellency. And you dare to tell me that my anger is exaggerated. Can I remind you that to assassinate a legate is to declare war against his sovereign? I never... I promise you that I had no intention for any harm to befall you. That man went beyond his orders, I assure you. I implore you, please accept my sincerest and profound apologies in the name of the Bridge Alliance. I can only give you the benefit of the doubt for now, Your Excellency. I'm surprised that your spy has not returned to report the mission's failure. Has he fled rather than assuming responsibility for his crime? I have not seen him, this is true. Which does not surprise me, given all that you have just told me. But know that he will be caught and judged for his crime. I am all the more sorry because your cousin has been quite generous with me. I should have made myself clearer, made certain that my orders were without ambiguity. And concerning the remedy... There never was a remedy. It was a wild goose chase, perhaps even some sort of machination. No. That is terrible. This is a great setback. How could I have been so naive? What a shame. I am truly sorry that you risked your life in vain. Kurde, dotarłem tu przez czysty przypadek. A on miał jednak tyle do powiedzenia. Nie będę go wypytywał nic więcej. Ja tu dotarłem przez przypadek, ja tu nie chciałem wejść. Znaczy, wejść chciałem. Znowu mnie kręci w nosie, będę kichał. Albo i nie. Szedłem do swojej siedziby, a dotarłem tutaj. No bo oczywiście źle skręciłem. A on miał tyle do powiedzenia. Jakiś dodatkowy dialog wynikł z tego. Może spoko. Dobra, podróżujemy. Gdzie mamy podróżować? Tutaj aż idziemy. Obóz tubylców. Także ciekaw jestem, ile takich dialogów jest jeszcze poukrywanych, których nie odnajdę. Thought your cousin was capable of such madness. Killing people that he suspects might have seen him. We can't let him do this, my child. We must help them.
Dobra, musimy im pomóc. A to jest tu niedaleko. O, biją się. Biją się, halo. No to jak się biją, to i my się pobijamy z nimi troszeczkę, tak? No, nie chciałbym zginąć. O właśnie, i teraz przewrotki się przydają. Bardzo ładnie. Proszę bardzo. Ciekawie walka może teraz wyglądać dużo lepiej niż wcześniej. Okej, okay, jeden zginął. 36 poziom przy okazji wpadł. Zabikuj, bardzo ładnie. May the trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaixi. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaixi, but he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different, darker. He's talking about the crazy Don Agat. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No, we see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me, so we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? He could hide in the old house. He would see him passing by and could follow, couldn't he? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there, you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Manawi. Dobra. Kwa awalem seg. Ukryj się i zaczekaj na Konstantina. Dobra, ale najpierw chcę przeglądać te ciała tutaj, skoro już zabiłem te stwory. To pozbieramy łup. Gdzie mamy się udać w takim wypadku teraz? Tutaj niedaleko, dobra. Czyli gdzieś tu. Dobrze idę, bo znowu, żebym nie poszedł czasami w przeciwnym kierunku. Idziemy, zobaczymy co z tym Konstantinem i co on kombinuje. Nie mam się ukryć. Halo. A, to muszę od góry podejść, dobra. Nie ma tak łatwo, że przyjdę sobie tutaj w dół. On się pewnie na dole pojawi, a my mamy się ukryć na górze, żeby nas nie widział, czyli ścieżką tutaj, dobra. To idziemy tędy. Wbijemy się na górę, zobaczymy. Na samą górę muszę iść. Coś, co nas może zaatakować? Raczej nie. Dobra, jesteśmy tu, gdzie chcemy być, czyli sobie zapiszemy grę i się schowajmy. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Dobra, czekamy na niego. Look, he's coming. Idź za Konstantinem. Dobra, idź. Ale gdzie on jest? Halo. No to poczekaj, panie, na nas, bo my jesteśmy w ogóle w innym miejscu. Żeby poczekał, a mamy go śledzić, tak? On raczej... O. On raczej będzie na nas czekał gdzieś. Nie pójdzie za daleko. No dobra, ale tu są bestie, które trzeba pokonać. Yeah!
dobra. Auć, dostałem. Leczymy się. Jeszcze raz. Udało się skoczyć. Dobra, zginął. Ostatni został. I ostatni strzał. Bardzo ładnie. A to nie jest koniec. Tam jest jeszcze jeden gdzieś. Nie mam adrenaliny. No dobra. Dobra, dobra, zaraz tam pójdziemy. Czekajcie chwilę, tylko pozbieram wszystko. No. Gitara i jeszcze to. No dobra. Zwierzaki zostały zabite. A przejście zostało otworzone. Ciekaw jestem, co nas tutaj czeka. Jak to wygląda na mapie? Aha, tędy. My tu byliśmy, no bo ognisko jest. Tylko w jakiś inny sposób tam dotarliśmy. Nie podoba mi się to wszystko, powiem wam. Bardzo mi się nie podoba. No i za nim. O, wygląda jak jakaś arena walki. Dobra, on tutaj jest. Zamieni się w jakiegoś kurde stwora zaraz. W początku się wydawał jakiś dziwny. Nie, to jest twór już. Już jest twór jakiś. Jest ten, co wcześniej był z tymi kamieniami, on już był w tym rytuale całym kybylców. Konstantin, co ty robisz? Cousin! Jesteś tutaj! I would have preferred that you learn all of this another way. To be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn. There are some things that escape us. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I've seen monsters to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back, but do not kill him for anything in the world. Uh-oh. Trochę dużo młócznie ma. Constantine, come back and explain yourself. He won't come back. He's the one contaminating the Guardians. He's the one responsible for the attacks. He's gone mad. Is the only explanation. Nasza stara taktyka, auć! Może nie zawsze działać. Dobra, to szybko uciekamy od niego. Okej, okay. Bijcie go tam, bijcie. Auć. Dobra, odwrócił się tyłem, ale już idzie. Zsuniemy się jak najdalej od niego. No, przyznam, że te uniki robią robotę. Szybko odsunąć.
Ouch, teraz dostałem. Dobra, zablokowałem się troszeczkę. Ouch, dostałem włócznią. Jeszcze jeden strzał. Powalił mnie na ziemię. Dobra, udało się. Udało się za pierwszym razem. Flesh of my earth. Help me. You saw him do it, didn't you? You saw him draw from me. Steal my children. My guardians. Pervert my voice. Yes, but I don't understand. What he wants. Eternity. Strength. Power. It is what they all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Then it is the sickness. The brevity of his existence. That terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. That is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. I still can't believe this. Even if I hesitate to follow the orders of a talking stone, I know what I saw, and I fear that this thing has not lied to us. What your cousin is doing is horrific, and he must be stopped. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes, we must find it. If he is as clever as I think, my child, there is a chance his guards will have been warned of our coming. We need to be prudent from now on, even if he is keen on sparing you. I'm well aware. It is not just my life at stake. And what hope do we have against all the creatures he is assembling? Give us your help, Illuminated, because the path is dark. Allow me to be more pragmatic, Father. It's an army that we need, allies. The natives will help us. Perhaps the Nauts if we're able to convince the Admiral. The idea disgusts me to ask for help from that viper Torsten. But his men would be useful. And we could also speak to the Mother Cardinal. The support of the Enlightened can't be refused. What an absurd project. On the continent, they would brand us crazy. But not here. On an island where everything is possible, and all folly is accepted. Let us go. We need to put an end to all of this. Kongregacja kupiecka jest nastawiona wrogo dla nas. Zerwane więzi. Znajdź kryjówkę Konstantina razem za Terfrade. Obserwacja. Dobra, to obserwujemy. Stwórz przymierze, aby ochronić sanktuarium przed Konstantinem. Tam się wyświetlają. Wyświetlają się, bo tu zerwane więzi są. To znajdź kryjówkę, ale to wyświetliło się teraz pod spodem kolejne zadanie. Przekonaj tubylców do udziału w walce. Przekonaj nautów. Przekonaj strażników Denara. Przekonaj Telemę. I poproś o pomoc Burana. Okej. Okay. No to wszystko będziemy robić w następnym odcinku, bo tego przekonywania tych wszystkich postaci jest dosyć sporo. Także no chwilę nam to pewnie zajmie, dużo rozmów będzie. No, cały czas zastanawiam się, jak dojść do tego obozu. Nie wiem, może poza nagraniem spróbuję jeszcze raz podejść, zobaczyć, czy tam się da dojść i jak się uda, to w następnym odcinku najwyżej
pokażę wam, jak tam dotrzeć, o ile mi się uda tam dotrzeć. A na dzisiaj będziemy kończyć, także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!